Witam was ludzie, z tej strony Survi, a my kontynuujemy nasze przygody w chwale romańskiego imperium. Jak widzicie, tutaj chyba już mi niedużo brakuje, pierdyknąłem dwie kolejne faktorie i także znalazłem tutaj akwedukt, który trochę mnie ocalił, jeśli chodzi o wodę. Lepiej mieć więcej wody niż nie mieć mniej, bo jak widać łatwo dotrzeć, to służy też do gaszenia pożarów. Który budynek znowu pusty? Ten z mąką. Okej, bo tak to mam. Jednym produkuję złoto. Udało mi się trochę utegować, ale niestety naprawdę siedziałem i się mordowałem, żeby to złoto zdobyć. Ale się udało. Powiem, że tragedia. Jak tu rozpoczynacie mapę, to od razu idźcie w złoto. Produkcję drewna i złoto. Tutaj jeszcze walnąłem sobie drugą tartak. Nie wiem, czy był, czy nie był. Tak, to mamy 4 tartraki łącznie. A, myślałem, że to jakaś deska, ale to tylko to. Dobra, my czekamy, aż to nam się skończy. Zaspokój głód wszystkich mieszkańców. 7 chleba. Ty nie pitol mi, że tutaj... Jeżeli mi to nie łapie... Chlebek... Nie łapie. Już myślałem, że będzie taki głupota, że nie łapie mi tam zasięgu, to nie będzie chleba. 3 chlebki. Prędkość normalna? Nie, szybko. Dobra. 4 chlebki. I jak te 4 chlebki nam biją, to mamy tu już zrobione wszystko. 45. A ile mam tu mieszkańców? 46, 80 niewolników. Jak mówiłem, udało mi się powbijać to. Nie wiem dlaczego, ale ciągle na 2-3 chlebach mi się zawieszało. Ale widzę, że się odwiesiło. No, dawaj, 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 dawaj chleb. Dziwne. Niby wszystkich łapie, a 3 mieszkańców mi nie łapie. Ewentualnie 2. Ciekawie. Ale dobra, nie będę... No właśnie, 2-3 chleby mi się zawiesza. Mam jakichś chłopów bezrobotnych? Nie mam żadnego chłopa bezrobotnego. Więc dobra, zrobimy to teraz tak, że sobie walnę jeszcze jeden domek, jakby się gdzieś... udało. No nawet niech tu będzie. I walnę jeszcze jedną piekarnię, bo widzę, że coś tu jest nie tak i się coś zawiesza i to tak dosyć mocno. Gdzie ja to mogę walnąć? Tu nie mogę, ale tu na wysokości mogę. No to dobra, niech będzie tu piekarnia i tu dróżka. I tak dosyć nietypowo to będzie, ale spoko. Może jak będzie jeszcze jedna piekarnia, może mi ją odwieść w końcu. Ktoś mi się ciągle tu zawiesza. A, no tak. A tu się chociaż uda wcisnąć. No dobra, niech będzie już w tym miejscu, to się może uda chociaż to obudować wokół. Bo mi raczej do tego nie styka. No nie styka mi do tego chaty. No dawaj, jeden chlebek. Jeden, potrzebuję jeden chlebek tylko. Gdzie ja złoto jeszcze? O! Sir, word of your governing skills is spreading. 2 separate towns have now asked for your services. Select your next mission by using the global map button, which has now replaced the quests button. Good luck. No dobra. Świętoku zarządcy. Wybierz następną misję. Florencja. Potrzebują cię, ocali je od miasta. Potrzebują Turku, ocali je od zarazy. Okej, to wiecie co, wrócimy na Florencję i zrobimy z pożarami. No ta, bo 4 z 5. Burning precious crop fields and city buildings. Save Florencia from this. Na szczęście to mam tak fajnie rozbudowane w Florencji, że wszystko mam praktycznie pod ręką. Mieście szaleń pożar, być może prefekci zdążą go ugasić. I są prefekci, tu są prefekci. Dobra, ciach.
Wybieram więcej. Ciach. Która chata mi pali się? Dobra. Budynek płonie. Dobrze, że wszędzie praktycznie mam studzienki. W Florencji, jak widzę. A mogę rybnąć jeszcze tutaj? Nie obraziłbym się. No dobra, niech będzie już tu. A, bo tu ma dwa wejścia. Okej. O tym nie wiedziałem, że tu ma dwa wejścia. Dobra, będzie trochę tego. Dobra, przyspiesz czas na full, bo tego domu chyba się nie uda ugasić i tak. Raczej. Miałem tylko ugasić pożar, tak? Tak, to będzie. To 10 minut nam może zejdzie, może nie. Na szczęście wszystko, jak widać, mamy zbudowane w miarę w obrzeżach. Ale potrzebuję właśnie chłopów, a ja tu nie mogę mieć złota. Świętcoku zarządcy, budynek zaraz płonie, odbuduj. No zaraz płonie i tak, nie ma szans. 1, 2, 3 i się wali. Brak pracowników. Ajajajaj, najgorzej się nie udało. A tu potrzebuję też ludzi. Ale tu mam taki inny problem natury. Braku ludzi. A, odbudowują. Właśnie. ...26 wolnych. O, jeden zajął się tutaj robotą. Okej. Panie prefekt, może byś tutaj ugasić? Tu masz studnię, człowieku. Na bałty tam biegasz? Święto kurzazowcy, budynek się pali. Jeden prefekt tego chyba nie ugasi, mam wrażenie. No niestety nie ugasił. Ale taki plus, że mi się chociaż tu fuszki się postegowały. Prefects need water to extinguish fires. Make sure that there are enough wells throughout the city to provide these brave men with water. No wody to akurat jest na czczość, powiem. Faktycznie wszędzie. Ktoś tu by ugasił może? Aha. Do kopalni nie ma kto, kurde, tego stykać. A nie, ktoś tam biega. Ile ja mam prefektów w ogóle? 6. Dobra. A, udało się. Dobra. To od razu bym budował przy okazji rzeźnię, która została. Wiesz, na tę misję. Moment. Odbudujmy sobie tutaj tylko tą rzeźnię, bo tu mam... To jest wkurzające, że tu nie mogę mieć szlaków handlowych. Dobra, ja wiem. Tylko ja chcę najpierw tu ogarnąć. Święto kurzarządcy, spoko. Dobra, właściwie może i tak przejdźmy. Czyli tak, Florencja, Pompeja ogarnięty, to teraz bierzemy Syrakusa. Mamy ich ocalić przed... The plague has struck the once prosperous city of Syracuse. Many buildings lie deserted while the sickness sweeps through what remains. Help ease their suffering and... I zwalczysz zarazę, dobra. To tu musimy... Pójdź w sumie w faktorię i sklep zieralski. O! Widzę. A tu mogę rypnąć? Mogę i to też jest tak jak te. Z prefektami, że jest dwustronne. Tak to określę. No dobra. Śmiesznie, ale dobra.
Dobra, pauza. Gdzie tu są domki? Tu i tu. Jaki to ma zasięg? Dotąd. Więc tutaj trzeba będzie postawić jeszcze jedno. O właśnie. I pięknie. Chlew z Bolen. Governor, there is a house that is too far from the herbalist store and could not use its services. No dobra, dobra, wiem właśnie, że potrzebny są na cały obszar, ale mi się to nie podoba, że tu kurde nie ma że nie wszystkie budynki są w kategorii kasty. What? Gdzie to ma zasięg? Nie mogę tego zasięgu nigdzie znaleźć. Powinien łapać. Chyba, że to jest w dole i dlatego nie łapie. Nie wyklucza mi takiej możliwości. Że to jest w dole i dlatego mi nie chcą łapać te budynki. Dobra, od razu mi tutaj walą, bo ja nie lubię mieć tylko tych magali. O! Zaraza. Choruje, umiera. Czyste zarażenie, jeśli nie otrzymają pomocy medycznej. No jest, jest, jest tutaj. Jedno. Drugie. Jeszcze tu walne trzecie ewentualnie. Punkt. Obok bym faktorię walnął, żeby od razu tu był handel kwitnął. Zawczasu. Bo złoto to jednak jest potrzebne, wbrew pozorom. I to dosyć mocno. No właśnie, i pięknie. Wielkie osiągnięcie kasty. Pierwsze dziecko w osadzie, dobra, dobra. Szwalnia działa na całe, nie, szwalnia nie działa na całość. Dobra. I fajnie, szwalnia mi tu weszła idealnie. Ilu mam wolnych? Jedną bezrobotna osoba. No to dobra, pójdzie do tutaj. Mam nadzieję, że pójdzie tam, gdzie bym chciał, czyli do chaty tej. Następne są takie szlaki handlowe. Odzież na drewno, jedno złoto na... Dobra, niech będzie to. Zachorowało wszyscy. Dobra, ale tu jest tyle tych chat zielarskich, że one już łapią praktycznie całą wieś, więc nie powinno być większych problemów, moim zdaniem. Już. Ile ja mam obywateli? Ilu ja mam niewolników? Dobra, nie mogę więcej budować chat. Ta chata jedna i styknie. I tu też będzie złoto. Bo złoto jest potrzebne, niestety, jak skurczysyn. Dobra, ilu mam mieszkańców? 1:1, dobrze. Jeden bezrobotny chłop? To spoko. Jak nie masz roboty, to pójdziesz mi w drewno. Tylko, którą ty chatę masz? Te tutaj. No to dobra, to postawimy po sąsiedzku. Jeszcze jedną tą. Drwala, bo drwal się nam przyda. Zwłaszcza jak mamy handel jako drewno. No i spoko. Jak wygląda stan zdrowia? Bo nie wiem, gdzie to się patrzy nawet. Następne szlaki handlowe. Co ma się zrobić? Tylko ich ulecz, tak? Wybuduj sklep, ulecz wszystkich mieszkańców chorych na zarazę. No dobra, tu jest jeden sklep, drugi sklep drzwiarski i trzeci sklep. I one praktycznie obejmują mi całą możliwą świat. Co tu jest? A, rybę. Rybę. Ale tu co mam? Kamieniołą widzę.
Jeden, trochę oddalony. A ty, a tu mu kopalnie złota. Ocie, panie. A ja się, kurde, postanowiłem budować jakieś, kurde, duperele. Brud i głód. Może i to też jest jakiś pomysł. Że brud też robi swoją robotę. I żeby trochę wody wybudować więcej do mycia. Dobra, niech będzie tu. Który budynek pusty? Ten tu. Czekaj, wstrzymaj budowę, wybórz. To nie tak miało być, tylko miało iść tu. O, tu i tu sobie przedłużę. Dobra, tu. Jeśli da radę, bo coś tak mam wrażenie, że chyba nie pyknie zbytnio. Ale tutaj mi już pyknie ewentualnie, więc też nie ma tragedii. O, bezrobotny jeden chłop. Tak, to dobrze. Pójdzie do kopalni złota, to też będzie fajnie. Nie no, gram na przyspieszeniu, mi się wydaje, że gram na podstawowym tempie. Czemu te dziady wycinają mi te moje drzewka? Które im zasadzę pod dupą. O. To teoretycznie, jak mam złoto, to ja potrzebuję jednej faktorii. Tylko handlowej, nie potrzebuję dwóch. Dobra, tu jest lekarz, tam jest lekarz, idźcie do lekarza po prostu, ludzie. Tyle lekarzy mamy, że... To jest od groma. Dobra, to mogę jeszcze przytuszyć? Mogę, i fajnie. I tak, studzienka mi tu nie łapie, ale za to mi łapie tu. Tu jak powstanie, to będzie tu łapać, więc spoko, nie będę panikować. Dobra, wszyscy zarażeni urośli otrzymają pomocy. No i poszło. Zgromadź potrzebną ilość mieszkańców. Mieszkańcy podatni na choroby. To moment. Niech zbudują mi tutaj to. Było to. Co ostatnie tu budują. Właśnie. Studzienkę z wodą. I powiem, że fajnie to wygląda. Mam praktycznie akwedukt wokół miasta. Z tej strony przynajmniej. Tak z ciekawości. Ty, jeszcze jestem w stanie tu postawić chatę? Ty, bajka. Jak to jestem jeszcze w stanie postawić kilka chat. Dobra, to przechodzimy dalej. Następna misja. Hearing of your success in Florencia, the citizens of Syracuse hope you can help restore their settlement to its former glory. The task won't be an easy one, but a good start would be to restore the gold production and acquire enough... Aha, to już kopalnię złota mamy, tylko potrzebujemy złoża złota. Ile jest? Jedno. To już przejąłem akurat, nie? Czekajcie, nie tak chciałem, tylko tak. I tak, bo tu... Nie no, kamieniołom jest niby zajęty. Czemu wyskakuje, jakby nie był? Przejęty, dobra, nieważne. To acquire new slaves, you must gather 20 gold. And wait for it to be brought to the town hall. Then use the buy slaves button from its information panel. The current amount of gold stored in the town hall. No dobra, to jedną z produkcji złota mam tu, a drugą mam tu. Szkoda, że ludzi nie mam więcej. Ale dobra, nie będę narzekał, to mogę mieć kamieniołom. A, chyba że o ten kamieniołom chodzi. O ten, dobra. O, tu też widzę jakieś szczątki. Nie no, ja tak chwilę przelatuję, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze jest możliwego do budowy, prócz jeszcze wykorzystania starych nabrzeży na rybki. Tak, podatni na choroby, jak choroby się tutaj leczy, jak głupie. To mogę zniszczyć? Nie wiem.
ale na pewno bym coś postawił z nudów, nawet żeby coś było. O, nawet tu. Parki to ja postawiłem tamto, więc postawię teraz to gdzieś. To jeszcze spożytkuję ten teren, jak będę mógł. Tu w sumie też nie, to nie będę spożytkowywać, więc ok, niech powstaną dwa takie same. O, i pięknie. I teraz musimy tylko czekać, aż się złoto nam zgromadzi. Żeby kupić niewolników. Na razie mamy tylko 10 sztuk. A ile ja muszę mieć niewolników? 50, więc potrzebuję 40 sztuk złota. Mam jakichś bezrobotnych? Nie mam nic. Jeszcze są stanowiska puste. Więc okej, okay. Czyli na razie muszę czekać, aż ludzie przybędą do miasta. Albo mogę zrobić też taki patent, że tu postawię trochę rzeczy. Dobra, czterech mieszkańców więcej to się chyba tragedia nie stanie z niewolnikami. Bo oni będzie ich wtedy troszkę mniej niż obywateli. Ale mam nadzieję, że się nie wkurwią bardzo. I więcej nie będę budować, bo ja będzie jak przypadek, jak kryzys żegnany, to tak odzież za to niczego nie zabrała. Dobra, nie wiem co mam odzież do tego, ale dobra. Budujemy te dwa domki. On są w zasięgu? Któregoś tego? Jeden jest. A drugi tego? Ten jeden dom będzie nie złapie mi chyba obchodzi. Zadowoleni i szczęśliwi. Wściekły. Czego ci brakuje? Kiełbasy. W ogóle kiełbasy mam jakąś? Odzież, zapasów brak. I brak... A jest kiełbasa. A bo tu nikt nie pracuje. Dobra, zobaczmy. Dobra, już poszedł do roboty jakiś. Bezrobotny. Która kasta? Ta kasta. No to trochę do roboty masz do wyboru. Dobrze, dobrze. Poszedł do kopalni. Nie ma pretensji. Ta faktoria mi produkuje złoto, więc wiesz, nie ma tragedii zbytniej. No to ładnie wyszło, powiem. A, ciekawi mnie, czy mógłbym to... Tu mógłbym, ale co mi to da? Ja bym potrzebował tutaj jakoś postawić, ale tu nie mogę, więc... A mógłbym sobie to przedłużyć tak na skośkę? Nie mógłbym. Więc tylko z tej strony mógłbym sobie tak jakoś pokombinować, żeby tutaj przyciągnąć wodę jeszcze. Ale dobra, chwilowo wodę mamy tutaj. A propos wody, bo ja znów zapomniałem o studni. Walnąć jeszcze tu na rogu. Lepiej mieć więcej studni niż mniej, niż później płakać, że mam pożar z 5 minut. Tu mam studnię, tu mam studnię. A tu studni nie mogę. Brak akweduktu czy czegoś innego, ale tu... Tutaj mógłbym naprzeciwko. No tak jak myślałem. Dobra. O, wypoczęci. Czyli nie ma tragedii. Dobra, w gliniarni brakuje. W tartaku, w domu leczniczym. Na farmie lnu i pszenicy. Ale wszędzie jest praktycznie po jednym człowieczku, więc nie będę narzekał. Dobra, ile on złota? 30. No to kupimy jedną paczkę naszych niewolników. To już mamy 40, więc mogę zamówić sobie. Zamówić. Dobudować 3 domki. Bez większych konsekwencji. Więc okej. I dróżkę tutaj taką z tyłu zbudować, żeby było fajnie. O. I teraz od razu bym sobie rypnął fabrykę lnu, bo chyba w ogóle mam tawernę. Czego brakuje? A, na razie niczego. No dobra. No to może rzeźnię bym walnął gdzieś, żeby mięso trochę się więcej produkowało. Piekarnie od razu. Gdzie to ma wejście? Tu ma wejście. Obok siebie piekarni. To mamy, to mamy.
Jedno to jest. Rybackie, to mógłbym walnąć, ale musiałem tu budować gdzieś w okolice. Zasobu brak. No to muszę jednak farmelną walnąć. O! Mogę tu tak fajnie, czy nie pyknie tak idealnie? Dobra, nie pykło idealnie, ale mniejsze o większe. Nie będę płakać i narzekać. Ponieważ i tak jest dobrze, bo nikt mi jeszcze nie umarł z choroby. A złoto się uzbierało na 40, nie 50 niewolników. I spoczko, następna misja. Już do Florencji, zbuduj łuk triumfalny. Okej, okay, to prosta misja. Florencja is about to become the greatest trade center for food in the Roman Empire. To reflect the importance of the colony. The emperor has allowed Florentia to build an Arc of Triumph, providing the town grows large enough to include 25... No... Ile ja mam w ogóle obywateli? Ale mogę kupić niewolników. Spoko. Mogę już tu rypnąć? Mogę, Faktorię. To mi trochę ułatwi zarządzanie. Szlaki handlowe, coś za złoto? Wino, odzież, mąka. Mąki chyba mam dostatecznie dużo, by handlować. Tak, mam 98 sztuk zmagazynowanych, więc spoko. Mąką będziemy handlować. Łuk triumfalny potrzebuje 50. Na razie mam trochę mniej. Dobra. Tomacik. To tak, to mam. Wino mogę zbudować. Winiarnię. Bardzo chętnie. Nawet niech tu stanie. Wino się przyda. Nawet pod handel sam. To tak. Chata zielarza też by się przydała gdzieś tak w centrum, żeby mi to załapało wszystkich. Żeby nie mieć problemu z chorobami. Magazyn? Okej. Okay. Czekaj, gdzie tu chciałem? O, tu chciałem. No dobra. I tu, bo to mi złapie jedną część chat. Dotąd, a to mi łapie chyba drugą część. No i tu by się jeszcze gdzieś przydało jeszcze jedną tą zielarnię zbudować. No dobra, nie będzie tu nawet. Żeby to było już po prostu. Building a warehouse will relocate 10 slaves from the town hall to transport goods and resources to and from all nearby buildings. What? Jak coś takiego mogę, to chętnie to zbuduję. Powiem. I to najlepiej będzie, jak tu postawię jeden. Jak jest coś takiego, jak mówią, że można już sobie coś takiego zbudować, magazyny. To już wolałbym postawić trochę tych magazynów, żeby mieć już, powiem, żeby bliżej mieli ci niewolnicy. Nie robić im takich, jak to powiedzieć, schodków. A to jest Magnalia. To jest ta, no. Nie robić im schodków typu biegaj, biegaj z tym towarem, tylko macie pod dupą magazyn na przykład. I będzie im łatwiej. Może będą się chcieli buntować. Governor, to be able to develop Florencia so that it has 25 casa type houses, you need to acquire more slaves. Ty, Jezu, ja dalej gram na wyczerpani. Jak wyczerpani, jak jest z was mniej? Jak was jest więcej niż potrzeba. No dobra, a to załapi mi w tym... Jest, ale nie na tych zasięgów. Który budynek ten płonie? Dobra. Ty, to panie, to praktycznie on nie spłonie, bo tu jest praktycznie ciecia. Woda naprzeciwko. Dobra, o pożary to ja się nie martwię, bo praktycznie wszędzie mam tych prefektów.
Więc okej. Faktoria handlowa już jest, ale nieustawiony handel. Złoto za mąkę. Mogę to zburzyć? Mógłbym. Kusząca, powiem, propozycja, żeby to zburzyć. Bo to by mi dawało po prostu, można powiedzieć, trochę miejsca. Dobra, wstrzymaj zburzenie. Jak powstanie magazyn, to mogę to zburzyć w sumie, bo to będzie wtedy ciężko pracują. Dobra, ale będzie mąka, to będzie złoto. Szło. Ten jest niezapatrzony i grozi mu. Poproś Bogu o zachód wieczorny, zapłać złoto na rzecz, aby zaspokoić potrzeby. Okej. Ty, ale o tym to ja nawet nie wiedziałem, że mogę coś takie triczki zrobić, że złoto zyskiwać z kaplic. Jeśli to tak działa. Pozbawiony złudzeń, gdyby to było przybyte, byłoby więcej kiełbasy. A ja to wpłacam. Dobra, to ja nie będę wpłacać, bo mnie to nie interesuje. To się kapłem, że to jest zara od tego. Dlatego wtachaczmy sobie, postawimy gdzieś w takim nietypowym miejscu, czyli tutaj. Bo ono nam złapie jeszcze te domy i się pokryje z tą kaczmą chyba. Tak. Chaty niby działają te zielarskie, więc nie ma problemu. 1 złota, 9 złota. Dobra, co ja mam w ogóle zrobić? Zbuduj, zwiększ... zbuduj i muszę mieć 25 domów. Ty, a 25 domów nie mam? Popularność twojego miasta musi wynosić... Ja pierdolę. No dobra, ale w tym miejscu zakończymy, więc cześć czołem, nara i hej!